Poniedziałek, 21 grudnia, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, a w dzisiejszym wydaniu budżet przyjęty. Wydamy mniej niż dochodów wpłynie do budżetu miasta. Jasełka u pszczółek. Mają tylko 5 lat, ale odwagą naprawdę się wykazały. Wigilia przedszkolna. A na zakończenie piękno bez retuszu. Myślę, że świat jest taki piękny, że żałuję, jak wychodzę bez aparatu. Jedno z najważniejszych zadań, jakie miała w tym roku Rada Miasta Kamienna Góra, to uchwalenie budżetu na następne 12 miesięcy. Dysponowanie budżetem miasta zawsze wywołuje wiele emocji. Przyjęty w czwartek budżet jest budżetem zbilansowanym, zapewniającym spokojne funkcjonowanie jednostkom samorządowym przez następny rok. Są w nim również zabezpieczone środki finansowe, które będą przeznaczone na infrastrukturę miejską. Czyli drogi, parki, oświetlenie i tak dalej, to wszystko też jest zabezpieczone od strony finansowej. I stąd mogę z całą stanowczością powiedzieć, że to jest pod tym względem budżet dobry. Również ten budżet nie zakłada deficytu. To dla nas jest bardzo ważne, czyli wydamy mniej niż dochodów wpłynie do budżetu miasta. Na wydatki związane z inwestycjami zostanie przeznaczone mniej funduszy niż w latach ubiegłych, a to za sprawą przygotowania niezbędnej dokumentacji pozwalającej pozyskać większe fundusze zewnętrzne. My dzisiaj przygotowujemy się do pozyskiwania dużych środków z Unii Europejskiej. I to nie tylko z aglomeracji wałbrzyskiej, ale również i z innych funduszy, czy transgranicznych, czy innych. I również budżetu państwa. W związku z tym przygotowujemy dzisiaj duże pakiety projektów technicznych. W związku z tym i na to chcemy w większości przeznaczyć nasze środki. Nie rozpoczynamy nowych inwestycji, skoro możemy pozyskać unijne pieniądze na szereg naszych działań. Budżet został tak skonstruowany, aby przygotować miasto i jego jednostki do pozyskania dodatkowych funduszy unijnych w latach kolejnych. Od przyszłego roku, gdzieś od połowy 2016 roku, będziemy pozyskiwać pierwsze kwoty unijne i one od razu nam ten budżet inwestycyjny wzmocnią. Natomiast gros środków będziemy pozyskiwać w latach 2017-2020. Wtedy na inwestycje będziemy wydawać bardzo dużo pieniędzy. Dla wielu mieszkańców najciekawszą informacją będzie zapewne, ile miasto wyda i ile zarobi oraz skąd te kwoty są pozyskane. Dochody gminy na przyszły rok planowane to jest 59 milionów 300 tysięcy złotych. Są to dochody ogółem, z czego dochody majątkowe 1 450 000, pozostała wielkość dotyczy dochodów bieżących. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, jest to 56 milionów 600 tysięcy złotych. Różnica, czyli tak zwana nadwyżka budżetowa, czyli różnica dochodów nad wydatkami, przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych wcześniej przez gminę kredytów. Jest to kwota 2 miliony 680 tysięcy złotych. Budżet został bardzo dokładnie przedyskutowany przez radnych na wielu komisjach i spotkaniach, dlatego za przyjęciem go byli prawie wszyscy radni. Myśmy ten budżet dość mocno w gronie radnych przedyskutowali. Naprawdę odbyło się wiele spotkań, wyjątkowo dużo muszę powiedzieć, a kilka lat już burmistrzem jestem, to wiem co mówię. I żeśmy rzeczywiście go mocno omówili, przeanalizowali. Wiele pytań było, wiele spotkań odbyło się w ramach komisji, ale również nieformalne spotkania. Ja zapraszałem radnych do siebie, radni do mnie też przychodzili i dyskutowaliśmy. Przedszkole numer 1 w Kamiennej Górze bardzo dużo czasu poświęca dzieciom na rozwój ich talentów. W miniony czwartek dzieci przygotowały jasełka dla swoich rodziców. W przedszkolu dzieci zaprezentowały swoim rodzicom jasełka, które przygotowały z pomocą nauczycielek. Jestem złotą gwiazdką, co świeci w ciemności. Pójdźcie wszyscy ze mną do Betlejem w gości. Narodziła się dzisiaj dziecina Boża, wyciągnę cudne swe rączęta, tu je Matka Panienka Święta. Dzieci z entuzjazmem podchodzą do przygotowań nowych przedstawień dzięki motywacji opiekunów grup. Nasze dzieci bardzo lubią przygotowywać wszelkie przedstawienia i codziennie się pytają, kiedy będzie próba i chcą ćwiczyć. I najbardziej, najlepiej wychodzą im piosenki. Pięknie śpiewają. Przedszkolaki bardzo odważnie podchodzą do występów publicznych. Krzyżyk
mają tylko 5 lat, ale odwagą naprawdę się wykazały i umiejętnością śpiewu, recytacji tekstów. Także myślę, że wszystko było bardzo fajnie. Rodzice z dumą oglądali swoje pociechy w tej pięknej świątecznej inscenizacji. Na ich twarzach widać było radość i wzruszenie. Nawet bardzo wzruszeni. Po niektórych widać było łzy wzruszenia, także bardzo przeżywali. 17 grudnia w przedszkolu samorządowym w Bolkowie zapanował świąteczny nastrój, a to za sprawą zorganizowanego spotkania wigilijnego. Tradycyjnie dzieci pod kierownictwem wychowawczyni Beaty Bardzińskiej przygotowały program artystyczny. Recytowano wiersze o tematyce świątecznej, śpiewano kolędy i pastorałki. Leżysz sobie na siadeczku w stajni przybytniotka. Na zakończenie dyrektor przedszkola Maria Strużyńska złożyła wszystkim obecnym najlepsze świąteczne życzenia, a następnie wszyscy podzielili się opłatkiem. Cała uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze, wywołując radość i uśmiech na twarzach dzieci i przybyłych gości. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, ale także wzmacniają bliskie relacje międzyludzkie. Piękno bez retuszu. Pod takim tytułem w bibliotece w Bolkowie odbyła się wystawa prac fotograficznych Marty Krawczyk. Pani Marta fotografią interesuje się od bardzo dawna, czyli od czasów, kiedy zdjęcia zapisywało się na kliszy i trzeba było wiedzieć, jak je wywołać, aby nie zniszczyć cennych pamiątek. Zaczynałam od ciemni, którą zrobiłam sobie we własnej łazience i całymi nocami wywoływałam tradycyjne klisze, potem zdjęcia, także przeszłam bardzo długą drogę i ciągle jestem niesamowitym amatorem, nie znam się na technice, ufam tylko swojej intuicji. Autorka prac inspirację czerpie wszędzie. Jeżeli zobaczy coś, co ją zainteresuje, to uwieczni to na zdjęciu. Na wystawie zaprezentowano głównie zdjęcia dzieci, które są jej inspiracją. Dzieciaki są spotkane przypadkowo, również wielu znajomych pozwoliło mi fotografować swoje dzieci. Także różnie to bywa, albo przy zabawie, albo gdzieś tam na ulicy, jak jest na przykład Castle Party, to są takie obiekty do fotografowania, w tym dzieci, bo dzieci się też przebierają. Także większość to dzieci moich znajomych albo rodziny. Na wystawie można było również obejrzeć zdjęcia w formie albumów oraz kalendarzy. Zbiory pani Marty są bardzo bogate, ponieważ uwielbia fotografować Bolków oraz wydarzenia, które się tam odbywają. Myślę, że świat jest taki piękny, że żałuję, jak wychodzę bez aparatu, a to się gołębie kąpią gdzieś w kałuży albo coś tam. Po prostu fotografuję najczęściej Bolków, bo wart jest migawki, że tak powiem. Pejzaż, ale nie mogę przejść obojętnie obok zdarzeń, które tutaj w Bolkowie mają miejsce, czy to na zamku, czy to właśnie w czasie koncertów Castle Party. Artystka poleca każdemu zainteresowanie się fotografią, gdyż jest to wspaniała forma relaksu. Ja uważam, że to jest niezwykle fajny sprawdzian na własną wrażliwość. To, co ja lubię, to, co ja widzę, jak ja świat widzę. I właśnie coś ważnego, co chciałam powiedzieć, to naprawdę moim zdaniem nie liczy się jakość sprzętu. Naprawdę. To jest dobre, owszem, tak. Ale najważniejsze to jest widzenie świata, wrażliwość, zobaczenie jakiegoś detalu, czy jakiegoś pejzażu, czy jakiejś sprawy człowieka. Myślę, że co kto ma, to chodzić, fotografować, przyglądać się, spróbować obrabiać, bo wtedy dopiero też można wyłapać to, co na zdjęciu jest ważniejsze. No i uczyć się, nie wiem, kompozycji, koloru, nie wiem, to jest wszystko. Przy okazji, takie malarskie widzenie świata. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.